Co mnie właściwie skłoniło, żeby w ogóle wziąć kamerę i nagrać to, co teraz chcę powiedzieć? Wpadłem na taki pomysł. Miałem taką właściwość, że wpadam na pomysł. W Zielonce, bo o niej mowa. Jeszcze raz, bo nie patrzyłem w ten... Sorry. Cała rzecz, proszę Państwa, dzieje się w Zielonce. Historia, którą chcę Państwu tutaj przekazać, wydarzyło się w pewnym mieście. Witam Państwa. Co właściwie mnie... Ja może wyjaśnię na początku, co mnie właściwie skłoniło do tego, żeby w ogóle wystąpić. Proszę Państwa, powiem Wam tak. Powiem Wam coś takiego. Powiem Wam coś. Mieszkam w Zielonce już... Bardzo ciekawe. Są takie rzeczy, które dzieją się jakby... Czego właściwie poszukujemy? Czemu służyć ma telewizja? Ogólnie rzecz biorąc, internet to fantastyczna sprawa. O czym ja to w ogóle chcę mówić? Opowiem Państwu pewną historię. Jest to zupełnie do mnie niepodobne. Mogę tak powiedzieć, że to jest moje miasto. Urodziłem się w stolicy. O, miałem takie szczęście. Zaczęło się od tego, że... Powiem tak. Nawet nie wiem, kto jest prezydentem Warszawy. Udało mi się ładnie powiedzieć. Wszystko zaczęło się od tego, że dowiedziałem się o wyborach samorządowych w Zielonce. Będziemy mieli nowego burmistrza. No, albo starego. Na jednej debacie, bo ja byłem tylko na jednej. Płoty uginają się od chętnych do rządzenia. No kurde, chciałem powiedzieć coś, nie wiem co powiedzieć. Ja interesuję się polityką tylko wtedy, kiedy muszę, a zwykle nie muszę. Bardzo ciekawa sprawa wynikła z tego. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że dowiedziałem się, że u nas w Zielonce kandyduje na stanowisko burmistrza aż 5 panów. Tak sobie pomyślałem. Święcie byłem przekonany o tym, że będą chcieli się za wszelką cenę zareklamować. No i wszystko będzie pięknie. Czy wiecie Państwo, ile jest kandydatów na burmistrza w tym roku? No, na pewno nie wiecie, bo skąd macie wiedzieć? Postanowiłem zadzwonić do każdego z kandydatów i zaproponować mu wystąpienie przed kamerą. Nie jest tak wcale łatwo gadać. TV12 działa już jakiegoś czasu, ale nie było okazji, żeby zrobić jakiś fajny program. Zielonka to jest takie fajne miasto, w którym nic się nie dzieje. Właściwie nic się nie dzieje. Jak to się mówi, sypialnia Warszawy. Przyjeżdża z nami cyrk. Był Phil ostatnio. Ale akurat na Phila nie poszedłem, bo go nie lubię za bardzo. Czy w mieście Zielonka w ogóle coś może wydarzyć? Oczywiście, że się może wydarzyć i się dzieje dużo ciekawych rzeczy. Zielonka, jaka jest, każdy widzi. O czym to ja chciałem właściwie porozmawiać dzisiaj z Państwem? Coś się wreszcie dzieje, bo zawsze wybory to jest taki... Tutaj się tworzą takie różne... takie grupy, jedni są tu, za tym, drugi za tamtym. Ci mają rację, ci mają rację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Każdy coś tam prezentuje, każdy coś powie. Nie może, kurczę, się nie dodzwonić do nikogo. Ja to, żebym chciał reklamować Grabowskiego, ale rzeczywiście należą mu się te dwa zdania za to, że rzeczywiście był bardzo otwarty i łatwo było do niego dotrzeć. Pana Augustyniak to był w ogóle dziwiony, skąd ma jego numer. Praktycznie brak zainteresowania, nie wiem. Padła propozycja zrobienia debaty. Zaprezentują się, będzie dyskusja, ludzie, mieszkańcy będą pytać. Okazało się, że debata, która została zorganizowana, praktycznie nie wypaliła, bo oprócz pana Grabowskiego nikogo nie było. Stolik przygotowany na 5 osób, siedzi jeden facet. Według mnie panowie po prostu przestraszyli się. Śmieszna debata pana Łosana, o której tak naprawdę widziała garstka ludzi. Pietrzak zrobił sobie debatę indywidualną. Totalna dezinformacja moim zdaniem. Bardzo, bardzo kiepski obieg informacji. My jako wyborcy bazujemy głównie na tych hasłach, które wiszą na płotach. Podobno Zielonka jest zadłużona na 58%, a 60% to jest jakiś taki próg nieprzekraczalny. Jak to się przekroczy, miasto bankrutuje. Nie dostałem żadnej odpowiedzi od aktualnego burmistrza, żadnych wyjaśnień. Nikt nie potrafi powiedzieć mi, o co chodzi z tymi 58%. Bo tam miało być taniej, teraz ta woda jest droższa. Spółka w ogóle zajęła miejsce... ośrodka kultury, podobno prokurator ściga pana Łosana, nic o tym nie wiadomo, gdzieś tam, ale ktoś gdzieś takiego coś palnął. Potem się okazało, że Łosan, żeby się jakby zrewanżować, no to przywalił, że to Grabowskiego z kolei ściga prokuratora, bo podrobił jakieś podpisy. To, co się dzieje tak naprawdę w kuluarach, jest porażające i my o tym nie mamy żadnego pojęcia. W naszych gazetach się o tym nie pisze. Pojawiły się nawet, nie wiem czy zauważyliście, pojawiły się jakieś takie gazety, których się w ogóle nie pojawiają. Pojawiły się tylko przed wyborami tam i tam Dudzik był głównie. A ktoś powiedział, że tak, na Dudzika to z kolei ksiądz kazał głosować. Kościół podobno jest poza polityką. I to jest przykre. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę my głosujemy, nie wiemy na kogo.
to, co my oglądamy, to jest tylko i wyłącznie teatr. Do aktualnego burmistrza praktycznie się nie dokopałem. Rzecznik prasowy burmistrza Zielonki ma wyłączony telefon. Ducik nie ma czasu. Pietrzak, człowiek widmo. Jak to ktoś napisał, jedynie awatary na mieście. Ludzie niedostępni, niezainteresowani. Łohan mówi, że nie będzie odpowiadał na tendencyjne pytania, no bo wiadomo, Grabowski urządził. Z tego co wiem, pytania były jawne i wszyscy mogli się do nich przygotować wcześniej, więc nie widzę problemu. Tak naprawdę w kuchni dzieją się te rzeczy, które świadczą o tych ludziach. Mało osób korzysta z internetu. Straszą się prokuratorem. O byle co. Mamy teraz drugą turę. Tak naprawdę nie wiemy o nich nic. To wszystko, co się dzieje, to są typowe rozgrywki polityczne. Był taki pomysł na forum, że może w drugiej turze kandydaci się spotkają oko w oko. Niestety, jak widać, wolą solowe występy, że burmistrz zarabia więcej niż prezydent Krakowa. Jedni atakują, drudzy dementują. Mniej więcej taki klimat się utrzymuje przez cały czas wyborów, a Zielonka 2010 żartobliwie odpowiada. I zapraszam do współpracy. forum.gazeta.pl. To jest zupełnie jakby inna bajka. Warto wejść, warto zobaczyć, warto się do tego ustosunkować. Naprawdę ciekawa sprawa.